Czarnym już po raz 14 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu sztabu wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli ponownie udało się przygotować szereg atrakcji, które rozlokowane były wokół siedziby Czarnieckiego Centrum Kultury. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu lokalnych stowarzyszeń, które od lat włączają się w finały Wielkiej Orkiestry. To jest 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Czarnym bierze po raz 10. udział w tej szlachetnej imprezie. Zawsze odbywa się to strzelanie do tarcz pod nadzorem naszych sióstr i braci. W ubiegłym roku było to 237 zł. I myślę, że w tym roku pobijemy rekord. To są 3 strzały, minimum 2 złote. Dla wolontariuszy gratis strzelanie, także no, kręci się tutaj cały czas. Jakie jest zainteresowanie? Zainteresowanie jest spore, trzeba przyznać. Chętnych nie brakuje. Są strzelcy, którzy potrafią wystrzelać 2 dziesiątki. To był największy sukces. 2 dziesiątki i 8. Bywają pojedyncze 10, 9. Naprawdę potrafi młodzież i dzieci strzelać. Strzeleckie Bractwo Kurkowe poza finałami Wielkiej Orkiestry bierze także udział w wielu innych charytatywnych inicjatywach. Czy to akcje na rzecz dzieci z okazji Dnia Dziecka, czy pomoc w organizacji imprez w Stowarzyszeniu Integracji Środowiskowej Szansa, jak również Dom Dziecka i Szkoła Podstawowa w Czarnym. Co prawda wojsko w tym roku nie zaangażowało się w akcję, ale dzięki niezawodnej grupie militarnej z Krzemieniewa czarnieński finał nie był pozbawiony militarnych atrakcji. Grupa Militarna Krzemieniewo powstała w 2010 roku z inicjatywy przyjaciół, można powiedzieć, z Krzemieniewa i okolic. Spotykamy się na zlotach, na różnego typu rajdach. Można powiedzieć, że militarnia są naszą pasją, nie od dziś i myślę, że nie na długie lata. Jeżeli dobrze pamiętam, to 6. raz gościmy na Wielkiej Orkiestrze. Z roku na rok przywozimy coraz więcej sprzętu, który nam uda się pozyskać z różnych stron internetowych, na zlotach, czy też wykopane z, można powiedzieć, gdzieś z naszych terenów. Mówię, jest to kawałek historii dla osób starszych, no, które były w wojsku. Niektórzy pamiętają ten sprzęt, natomiast dzieci mogą dotknąć tej historii, zobaczyć, jak wyglądał sprzęt, jak kiedyś wyglądało wojsko, jak to wszystko funkcjonowało. W tej chwili jest około 10 osób aktywnych w grupie. Działamy, można powiedzieć, nie tylko na terenie naszego powiatu. Jeździmy tutaj po całym Pomorzu, spotykamy się z innymi grupami, wymieniamy doświadczeniami. Często wymieniamy nawet sprzętem, który nam się tutaj gdzieś powiela bądź zalega na naszym magazynie. Najważniejszym zadaniem dla nas jest dobra zabawa, tak? Spędzenie fajnie czasu z przyjaciółmi, można powiedzieć, zorganizowanie w tej chwili już dla naszych dzieci czasu, pokazanie tego, jak kiedyś było, jak można spędzić fajnie czas, poznając historię, poznając tutaj naszą ziemię czarnieńską. Stałym punktem czarnieńskich finałów są pyszne przekąski z grilla, które od lat obsługują emerytowani funkcjonariusze Zakładu Karnego w Czarnym. Tradycyjnie o tej porze, początek roku, Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra gra, my funkcjonariusze Służby Więziennej, emeryci, trzeba dodać, od 14 lat grillujemy. Ekipa od grilla, kiełbaska, kaszaneczka, karkóweczka, nawet był dzik w tym roku jakoś tam z dzikami krucho. W każdym razie grillujemy, ludzie zadowoleni, po kiełbasce, musztarda, keczup, chlebuś smacznego. I gramy do puszeczki. Ponad 500 już porcji kiełbasek zeszło, a jeszcze mamy drugie 500. Także no, sądzę, że tu nic dodać, nic ująć. Jurek Owsiak gra i będzie grał do końca świata jeszcze jeden dzień. W tegoroczny finał zaangażowali się także druhowie strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnym, którzy przygotowali pokaz ratowniczy. Sercem czarnieńskiego finału była oczywiście scena Czarnieńskiego Centrum Kultury, gdzie prezentowali się lokalni artyści. Yeah.
Obok występów artystycznych duże znaczenie odgrywały także licytacje rozmaitych przedmiotów, które ufundowali na rzecz akcji Ludzie Dobrej Woli. Licytacjami zajęli się specjaliści w tej dziedzinie, czyli niezawodny duet Renata Dawlewicz oraz Piotr Zabrocki. 60 zł za joystick, tutaj pani Renia rozpakowuje, skrupulatnie rozwija, to wszystko zabezpieczone jest. O, już się udaje. 60 zł, szanowni państwo, joystick do wzięcia, czy 70 od razu? 65 za joystick, szanowni państwo, czy ktoś zdecyduje się? 65 po raz pierwszy. Dzisiaj bar na 1000 bar, każdy chce być superstar i wyglądać bosko. Słyszę zawsze piękne to, ty dziewczyn to kroi na twój widok. O, koszalowe ciuchy, to jest właśnie to, co na siebie włożyć mam. Byle mać to ciuszka, niech mi wyczary strój, jakaś dobra różka. Czy usłyszymy wyższą kwotę? Czy ktoś się zdecyduje dać wyższą kwotę za serduszko? Na razie mamy 70 zł po raz pierwszy. Czy zdecydujecie się państwo? 70 zł po raz pierwszy. Czy usłyszymy wyższą kwotę? 70 zł po raz drugi. I chyba będzie, jest 80. Wielkie brawa, szanowni państwo, dla tego, który się przebił. Brawa. 80 zł po raz pierwszy. 80 zł po raz drugi. I 80 zł po raz trzeci. To jest bardzo cicho. Słońce rozpala mnie ciała. Boże i niebo w trości. Dobrze mi, dobrze mi. Nie w sumie krótkie winogrona. I śpi w moich ramiona. Boże i niebo w trości. Dobrze mi, dobrze mi. Koszulka jedyna, czy mamy dwie? Nie, trzy? Mamy więcej. To jest na przykład Elka. Szanowni państwo, koszulka jest 40, jest 50, jest 50, jest 50, jest 60, ja z tej strony. Koszulka do wzięcia. Nie wiem, jak to ma być, nie jak ja.
W tym roku zabrakło przejażdżek wojskowymi pojazdami, ale w ich miejsce pojawiły się inne atrakcje. Pierwszy raz bierzemy udział z Kasztanką w Orkiestrze Świątecznej Pomocy udział. Dzieci bardzo się cieszą z tych przejażdżek. My również się cieszymy, że możemy wnieść swoją cegiełkę na ten szczytny cel. Przejażdżką zainteresowanie jest bardzo duże, nie możemy wystarczyć na to, żeby wszystkich przewieźć. Konik jest bardzo spokojny, ma 25 lat, więc jest już leciwą kobietą. Przy finale Wielkiej Orkiestry pracuje także sztab ludzi, których nie widać, ale którzy wykonują bardzo ciężkie i odpowiedzialne zadanie. Chodzi oczywiście o osoby, które skrupulatnie liczą pieniążki wpływające na konto Fundacji Jurka Owsiaka, zarówno podczas finału, jak i długo po nim. Zwieńczeniem czarnieckiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy było Światełko do Nieba, czyli pokaz sztucznych ogni. Na dzień 13 stycznia 2016 roku na konto Fundacji Jurka Owsiaka wpłynęły 32 395 zł i 96 groszy, a zbiórka trwa nadal. Dokładne informacje o wynikach finansowych w czarnym podamy w jednym z późniejszych odcinków naszego programu.